Jesteśmy, myślę, jednym z pierwszych miast, które już ma rzeczywiście ten program zatwierdzony. Mamy też już harmonogram realizacji tego programu, a tą realizacją zajmie się Tauron Dystrybucja. A pracy będzie sporo, bowiem w Częstochowie w sumie stanie 51 stacji, gdzie będzie można naładować pojazdy elektryczne. Pierwszy etap budowy tych stacji ładowania samochodów elektrycznych ma się zakończyć do połowy przyszłego roku. Natomiast całość tego programu powinna być zrealizowana do końca 2021 roku. W sumie ma powstać 51 stacji ładowania i 106 punktów ładowania przy tych stacjach. W tej chwili samochodów elektrycznych, zgodnie z ewidencją Wydziału Spraw Obywatelskich, jeździ w mieście 104. Mamy nadzieję, że ta liczba będzie oczywiście rosnąć, ponieważ stacji będzie dużo. Zwłaszcza, że już w tej chwili w Częstochowie funkcjonuje 18 takich stacji ładowania. To są stacje prowadzone przez podmioty komercyjne, zlokalizowane przy stacjach paliw, przy hotelach.